Witam Państwa bardzo serdecznie. W odcinku 18 pan Marek Tomasz Chodorowski, autor komentowanej szeroko książki Bestia, cywilizacja nad przepaścią, stwierdził bez ogródek, że uleganie ludziom złym, chciwym i głupim przydarzyło się zarówno Europejczykom, jak i Amerykanom. Amerykanom po roku 1866, w czasach Rothschildów i Rockefellerów, a opisana sytuacja trwa do dzisiaj. Europejczykom po roku 1993, po utworzeniu skorumpowanej Unii Europejskiej, zamienionej w narzędzie globalistów, reprezentantów bestii. Europejski komediodramat jest także kontynuowany. Mam zaszczyt zaprosić Państwa do obejrzenia odcinka 19 zatytułowanego Czy posiadanie zalet to wada? Dlaczego w takim razie ani Maria I Tudor, ani Maria I Stuart bestii nie powstrzymały? No, z tych samych powodów, co zazwyczaj. Mówiąc najbardziej oględnie, obydwie miały absolutnie wyjątkowego pecha. No. Obydwie zginęły tragicznie, obydwie też miały bardzo, ale to bardzo zły PR. Otaczała je nieustannie propaganda szeptana, rozpuszczano na ich temat nieprzyjemne plotki. Otaczała je też aura tajemniczości i czegoś niezrozumiałego, ale bardzo groźnego. A to zaleta czy wada? Ze względu na czas i miejsce, w jakim się znalazły, zdecydowanie zaleta. Plotki rozpuszczano celowo. Negatywny PR był wyraźnie robiony, zatem obydwie musiały być nietuzinkowe i dla bestii groźne. A dlaczego ich pech tak zwany nie wydaje się panu przypadkowy? No, ze względu na moment. Pech angielski Marii zaczął się wraz z sięgnięciem po angielską koronę w lipcu 1553. Wcześniej pecha żadnego w życiu Marii nie było. Ale ten pech, gdy tylko wyszła za mąż, za hiszpańskiego następcę tronu Filipa II Habsburga, no, przeniósł się również na męża. Od tego momentu już nie tylko jej życie było zagrożone, więc także życie jej męża, ale przede wszystkim, i to jest najważniejsze, ewentualnego potomstwa królewskiej pary. Dlaczego pech przechodził na potomstwo, w tym wypadku również nienarodzone? A ponieważ z powodów politycznych pojawienie się potomka wiązało się z potencjalnymi perturbacjami politycznymi z punktu widzenia bestii. Potomstwo dziedziczyłoby w tym wypadku po ojcu prawa do tronu hiszpańskiego, neapolitańskiego, ale też kilku innych, dodajmy jeszcze potężnych również kolonii hiszpańskich z tamtego okresu. To było najpotężniejsze imperium kolonialne tamtych czasów i nazwa imperium, którym słońce nigdy nie zachodzi, pochodzi właśnie z tych czasów. To dotyczyło imperium hiszpańskiego. A z kolei po matce no, taki potomek dziedziczyłby, czyli po Marii I Tudor, tron angielski. A w związku z tym polityka europejska mogłaby, gdyby taki potomek pojawił się na świecie, no, potoczyć absolutnie zaskakującymi dla bestii torami, czyli zupełnie innymi niż te, które zostały zaprojektowane. To wróćmy w takim razie do Marii Szkockiej. Pech Marii Szkockiej zaczął się od nagłej i wyjątkowo zagadkowej śmierci jej 17-letniego męża i francuskiego. Mąż był o rok starszy od Marii i francuskiego króla oraz od powrotu do Szkocji w sierpniu 1561 roku. Ponieważ ona tam trochę po śmierci swojego męża jeszcze została we Francji. I Maria w tym roku, w sierpniu 1561, miała 18 lat. Dlaczego pech? A z tego powodu, że jeszcze przed opuszczeniem Paryża została otoczona przez, no, wszystko na to wskazuje, angielską agenturę. Rok 1561, no to już to był trzeci rok rządów Elżbiety I, przez angielską agenturę zainstalowaną w Szkocji. I w związku z tym młodziutka Maria I Stuart została zanurzona w niezliczonej wręcz ilości intryg, plotek, fałszywych przyjaciół. Możemy
to określić jako prawdziwy nalot dywanowy wszystkiego, co najbardziej w Szkocji, wredne, skorumpowane, zdemoralizowane, podłe. Skąd też taka furia angielska z powodu jednej pięknej, młodej i odważnej królowej, ledwie 18-letniej? No właśnie stąd. Maria I Stuart posiadała stanowczo zbyt dużo zalet. Czy posiadanie zalet to wada? No to możemy porównać z zachowaniem struktur totalitarnych we wszystkich krajach. Dla esbeków w krajach komunistycznych posiadanie zbyt dużej ilości zalet było swojego czasu absolutnie nie do zniesienia. No i to pamiętam z przeżyć osobistych, ale także dla bestii, dla angielskich służb tajnych 400 lat wcześniej było to absolutnie niemożliwe do zaakceptowania. I co w związku z tym służby postanowiły? To co zawsze, zneutralizować. A w tym wypadku zneutralizować śliczną i mądrą dziewczynę wszelkimi sposobami. Zaczęli między innymi od podsunięcia jej starego angielskiego agenta o nazwisku Mateusz Stuart na przyszłego teścia. W jaki sposób można podsunąć rezolutnej królowej starego angielskiego agenta na teścia? Przez odwołanie się do ukrytych sentymentów. Mateusz był wówczas tak zwanym liderem katolickiej szlachty w Szkocji, osadzonym jako angielski agent w roli, warto to podkreślić, przeciwnika Anglii. A skąd wziął się Mateusz Stuart? Najpierw stał się mężem pani o nazwisku Margaret Douglas. I stał się tym mężem w roku 1544. W związku z tym, no było to jeszcze na 3 lata przed śmiercią, zatem za życia Henryka VIII, wuja Margaret Douglas. Król Henryk VIII wujem? To ciekawe. No jak najbardziej, dlatego że matką Margaret Douglas była Margaret Tudor, czy też po polsku Małgorzata Tudor, starsza siostra króla Anglii. A z kolei królewska zgoda na ślub siostrzenicy z Mateuszem Stuartem mogła i być może stanowiła formę nagrody dla angielskiego agenta za wierną służbę. To chyba rzadko spotykana forma wynagradzania tajnych współpracowników. No w przypadku Mateusza Stuarta te zasługi były dosyć duże, ale trzeba by tu opowiadać całą historię Mateusza Stuarta, męża Margaret Douglas, ale mógł to być też równie dobrze fragment kolejnej intrygi służb tajnych, związanej w tym wypadku z wykorzystaniem ewentualnego potomstwa z nowego związku, Margaret Douglas z Mateuszem Stuartem, do przejęcia nadzoru nad Szkocją. Czy ta intryga się powiodła? No i paradoksalnie niestety tak. Starszy syn pochodzący ze związku Margaret Douglas z Mateuszem Stuartem, był to pan Henry Stuart, Lord Darnley. I należy zapamiętać Lord Darnley, bo tak go wszyscy później nazywają. Został 20 lat później, czy po swoich urodzinach, drugim mężem Marii I Stuart. I niewykluczone, to już możemy sądzić po dynamice wydarzeń w trakcie tego bardzo krótkiego małżeństwa, że w międzyczasie stał się również, podobnie jak wcześniej jego ojciec, angielskim agentem. A w jaki sposób doszło do ślubu? Małżeństwo młodziutkiej królowej nie wynikało w tym przypadku, czyli w zetknięciu z Lordem Darnley, z politycznej kalkulacji. Maria po prostu, no i to była intryga służb angielskich, po prostu w 19-letnim Henrym się zakochała. Czyli otrzymała chłopca jak z bajki. No w jakimś sensie od tego momentu, od zawarcia swojego drugiego związku, no stało się to w roku 1565, szkocka królowa bardzo szybko pogłębiała, no pogrążała się i to pogrążała się coraz głębiej w angielskich intrygach. A na ile głęboko?
Pierwszym mocniejszym sygnałem stało się wspomniane już zasztyletowanie jej osobistego sekretarza, czyli to z 9 marca 1566 roku. Od tego zdarzenia trudno było dojść królewskiej parze do porozumienia. Domyślam się, ale jednak zapytam, z jakiego powodu? Henry Stuart nieoczekiwanie zażądał, albo oczekiwanie, no bo prawdopodobnie był tym angielskim agentem szkockiej korony, no i najwyraźniej nie chciał być tylko królewskim małżonkiem. I co z takim żądaniem uczyniła Maria I Stuart? No, ze względu na gwałtowność swojego męża prowadziła obfite i sekretne narady ze swoimi tak zwanymi zaufanymi. No, tylko tyle, że część z nich ustalała dalsze strategie z angielskimi służbami. A w jaki sposób te angielskie tajne służby postanowiły odpowiedzieć? No i znowu, tak jak zawsze, to znaczy zorganizowały, przygotowały, wymyśliły prowokacje. I ta prowokacja była połączona z wplątaniem szkockiej królowej w kolejny związek, już z następnym angielskim agentem. Był to taki pan, Sir James Hepburn, czwarty hrabia Bothwell. No i warto zapamiętać tylko to, że był hrabią Bothwell, no bo tak przeszedł do historii. No i jak to wszystko się skończyło? No i skończyło się to tajemniczym zabójstwem Henry'ego Stuarta, męża Marii, do którego doszło w marcu 1567 roku. I no, to zabójstwo miało miejsce bodajże 8 marca. Następnie niestety Maria w wyniku rozmaitych intryg agentury angielskiej no, zgodziła się na ślub z hrabią Bothwell. Został zawarty 11 tygodni później, a niestety w obrządku protestanckim, no, co już całkowicie oburzyło katolicką część, no i większość katolicką w Szkocji. No i taki ślub zawarła Maria Stuart, wskazując na tym, że jest już całkowicie pogubiona w tej sytuacji. No i poślubiła w ten sposób osobę pierwszą podejrzaną, bo nawet stającą przed sędziami, no w procesie o zabójstwo. Więc natychmiast zawarła związek z takim pierwszym podejrzanym o zabójstwo własnego męża. Czy królowa szkocka do tego stopnia się pogubiła? Pogubiła się całkowicie. Mogę na usprawiedliwienie mogę tylko przypomnieć, że w tym momencie śmierci własnego męża i poślubiania trzeciego miała 24 lata. A w jaki sposób było to możliwe? No, przez technologie, które są używane przez służby tajne i używane są do dzisiaj. Najpierw zdestabilizowano jej sytuację, następnie zdezorientowano, wreszcie podano jej lek na całe zło, złudne poczucie bezpieczeństwa z rzekomym szkockim zabijaką, czyli z owym hrabią Bothwell, który podobno posiadał, i to przez moment zademonstrował, 800 uzbrojonych ludzi i posiadanie 800 uzbrojonych ludzi to na zawołanie Maria I Stuart być może odebrała jako mocne aktywo w takiej sytuacji zdestabilizowanej, tylko że to nie był żaden szkocki zabijaka. A kto? No ewidentnie tchórz po pierwsze, po drugie no, wszystko wskazuje na to, że angielski agent, no i człowiek absolutnie podły. Żeby nie użyć określenia błazen, no to wyjdzie w kolejnych zdarzeniach. W każdym razie prowokacja zakończyła się 15 czerwca 1567 roku taką bardzo charakterystyczną, nawet bym powiedział dziwaczną bitwą pod Carberry Hill, podczas której tak naprawdę do walki po wielu godzinach rozmaitych dziwnych pertraktacji nie doszło. A z jakiego powodu? A Bothwell zbiegł. Część stronników Marii dyskretnie się oddaliła. No,
po dwóch czy po trzech godzinach. Ustawka zakończyła się tylko jednym rezultatem, mianowicie aresztowaniem i zamknięciem w celi Marii pierwszej Stuart. Czy od tego momentu, panie Marku, zaczęło się wieloletnie więzienie szkockiej królowej? W zasadzie tak, tylko że zostało poprzedzone odebraniem jej dobrego imienia. W Londynie w tym momencie od ponad 8 lat już rządziła Elżbieta I. I była to królowa, która ze swoją rodziną niemal się nie spotykała.